Siemaneczko, witajcie, witajcie w najnowszym odcinku o najgorszym dropie Easy ever. A więc tak, udało mi się powinąć je w moim rozmiarze i akurat miałem ten szczęście, że przyszły już teraz. Na początku zacznijmy od LPU, a później porozmawiamy sobie, dlaczego to był najgorszy drop. Otóż to są Belugi 2.0, tak wygląda tutaj metka. I teraz pierwszy raz je otwieram, bo w sumie nie otwierałem ich wcześniej. Pakowanie tradycyjnie jak wizji. O, tak. Papiery, papier, papier. Łooo, buty. Dobra, kolejny gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. O, jest tutaj. Tak wygląda Beluga 2.0. Szczerze to się zastanawiam, dlaczego to się nazywa Beluga 2.0, gdyż no dla mnie to nie wygląda jak Beluga 2.0. Dla mnie to jest jakiś bardziej jakiś Stone, bliżej temu do jakichś Moonrocków niż do Belugi, przynajmniej moim zdaniem. No nie wiem. Buty wyglądają tak, jakbyście chcieli sobie zobaczyć jeszcze raz. Tu. One się niczym nie różnią od normalnych Easy. Kolor mi się bardzo podoba. One są w rzeczywistości trochę ciemniejsze niż normalnie. I co mi się podoba w tym wszystkim, w tym całym dropie, mimo wszystko, to, że dostępność tych butów jest wysoka i każdy może sobie kupić naprawdę fajne CW. CW dużo lepsze od creamów. Bo nie oszukujmy się, creamy są zwykłymi białymi butami i są po prostu brzydkie przez to. No okej, komuś się mogą podobać, ale to jest na pewno dużo ciekawsze CW. Dla wielu z was jest to pierwszy drop, na którym coś wydropiliście. I dobrze, bo ilość tych Easy jest największą ilością Easy ever 350, które wyszły w ogóle. Ponad 90 tysięcy sztuk na samą Europę, jeżeli chodzi o online, to jest tragedia. To jest tak dużo, że naprawdę nie wiem, do czego mam to porównać, ale jest olbrzymią ilość. To jest olbrzymia ilość tego buta. Pamiętacie, jak jeszcze jakiś rok temu, może trochę mniej, Kanye West powiedział, że Easy będą dla wszystkich i właśnie to chyba w tym momencie ziściło się to wszystko. No i tutaj zakończmy część LPU i porozmawiamy, dlaczego to był najgorszy drop Easy, jaki w ogóle przeżyłem. Otóż jeżeli byliście ze mną na live'ie, to wiecie, że live trwał ponad 4 godziny, a mógłby trwać dłużej, ponieważ od godziny 10 do około godziny 15, 16 ludziom kółko się kręciło, to znaczy byli wpuszczani do kolejki po debuty. To jest jakaś kpina, jest w ogóle jakiś horrendalny system, gdzie człowiek musi 6 godzin siedzieć na tyłku przed komputerem. Czekanie 5 godzin do najfajniejszych nie należy. To pokazuje tylko i wyłącznie słabość tego systemu. Nie radzi sobie z tak dużą ilością par. W ogóle tak naprawdę ten drop był dropem słabym z jednego powodu, dlatego że wiele osób, w tym ja, dosłownie mogliśmy kupować tego tyle, ile mieliśmy na koncie albo na koncie twojej matki, od której pożyczyłeś kartę. No i można było kupować tego naprawdę strasznie dużo. Kilka razy mnie wrzucało do wyboru. W pewnym momencie powiedziałem braciakowi, żeby siedział, prowadził live'a, ja w tym momencie się glebłem spać, bo już nie dawałem rady. Położyłem się z telefonem włączonym. Leżę mi, ja 20 minut patrzę na telefon, a tam jest możliwość wyboru rozmiaru. I już mi się nie chciało, już wolałem spać, powiedziałem dupa, idę spać dalej. Spałem i było to dla mnie lepszy wybór niż branie tych butów. W ogóle sprzedaż koszyków to jest osobny temat, według mnie przynajmniej sprzedaż koszyków jest to najgorsza rzecz, jaką Adidas zrobił. To znaczy rezerwacja w koszyku, bo miało to pierwotnie mieć takie znaczenie, że no wiecie, żeby nikt ci tych butów z koszyka nie zabrał, kiedy już masz je w tym koszyczku. Ale jednak doprowadziło to do patologii z tego systemu, w którym to ludzie po prostu sprzedają te koszyki. Z jednej strony nie można się dziwić ludziom, że je sprzedają, skoro ktoś się kupuje. To jest wolny rynek, a ja uważam, że to jest gówno ze strony Adidasa, nie ze strony użytkowników, bo każdy ma prawo sobie sprzedać co chce i buldupienie ludzi o to, że o Jezus Maria, jacyś młodzi ludzie i w ogóle wszyscy sprzedają koszyki. To jest takie trochę pierdzenie takich staruchów, nie wiem, no kogoś, kto po prostu chyba nie zauważa zmian, które się dzieją w całym świecie, w całym polskim streetwearze i no w ogóle w Polsce, no bo powiedzmy sobie szczerze, że w Polsce 200-300 zł to jest dużo pieniędzy i tyle można było wyciągnąć na koszyku na początku przez pierwsze 20 minut do pół godziny. No bo później to się wszystko rypło i nikt nie chciał kupować koszyków nawet za 50 zł. W pewnym momencie ziomki oferowały koszyki po 10 zł. Serio, 10, 15, 20 zł to tyle kosztował koszyk z tymi butami. I jak tak wszyscy je kupili, strasznie dużo tych par, to w pewnym momencie, nie wiem kto, ale jakoś tak
Zaczęli ludzie sprzedawać je po 900 zł, 950 za retail. Braciak mój kupił od swojej koleżanki, która kupiła te buty, bo chciała je kurna zwrócić. Kumajcie to, ona chciała je zwrócić. Oni jej wysłali, ona stwierdziła, że za nisko jest resell i ona ich nie sprzeda za dużo. Ona chciała je zwrócić, on jej kupił kurczę za 900. Rozumiecie, to poszedł do kogoś, kto chciał zwrócić Yeezy do Adidasa. I według mnie to, że komuś już w tym momencie się obudziło w głowie coś w stylu zwrot do Adidasa i to nie były pojedyncze osoby gdzieś tam, tylko dużo osób, to oznacza, że te buty trochę tak umarły i nie wiem, mam takie wrażenie, że stały się kolejnym po prostu popierdzielakiem, a niczym takim fajnym i niczym, co można nazwać jakimś grailem. No i później a propos tych cen, że ludzie skupowali je za 950 zł, znowu zaczęło się gadanie ludzi, że wszyscy psują rynek i w ogóle źle się dzieje i straszne jest to. I to jest znowu gadanie głupot, znowu pierdzielenie głupot, bo jeżeli ktoś by nie skupował tych butów po te 950, nie dawałby tych 950, to by nikt nie sprzedał za 950. No dajmy sobie siana, niech każdy sobie sprzedaje za ile chce. Jeżeli jesteś takim wytrawnym graczem w resellu, no to je skupuj jak inni po 950 i nie wyżalaj się wszędzie, że jest źle, że Yeezy kosztują strasznie tanio w tym momencie, bo ludzie sprzedawali je za 950 tysiąc, a w tym momencie już 1300, bo ustabilizowała się cena i resell taki aktualny na tym to jest za granicą, jeżeli na przykład puszczam do Australii, bo tam by tego było najmniej stoku, no to jest to nawet 1500 zł. Wiem, bo sprawdziłem ceny. Więc jeśli wy macie te buty, to nie bójcie się, nie bądźcie tak jak inni, nie sprzedawajcie za 950, nie patrzcie na tych malkontentów, którzy będą narzekać cały czas, że koniec totalnie resellu na Yeezy, koniec w ogóle boot gry i w ogóle jak to możliwe, że to tyle kosztuje i w ogóle jak to możliwe, że koszyk 20 zł kosztował. Więc nie słuchajcie i gońcie to za granicę, jeżeli nie macie zbyt dużej ilości par, no to tym bardziej 2-3 możecie spokojnie gonić za granicę, tam to kupią lepiej, nie sprzedawajcie na jakichś EasyTokach, nie sprzedawajcie w Europie, gońcie to poza Europę, gońcie to do Australii, gońcie to do Tajlandii, gońcie to nawet do Ameryki, chociaż tam trochę mniej, bo tam też był wysoki stok, ale gońcie to właśnie na Azję, bo tam jest najlepszy rynek. Ale nawet jeżeli, ja myślę, że wiele osób z was kupiło je dla siebie, dlatego że to był najłatwiejszy drop ze wszystkich, kolorystyka jest też bardzo fajna, serio, ona jest fajna, ona jest super, mówię, creamy to w ogóle się do niej nie umywają. Ta kolorystyka jest niezła i ta kolorystyka, tak naprawdę powiem szczerze, że ja w nich będę wyłaził, dumnie będę w nich chodził, dumnie będę reprezentował sneakerheadowy naród. I szczerze wam powiem jedno, te buty, jak dla mnie, są zwykłymi butami do chodzenia, nie róbcie wokół nich religii, bo kiedyś była wokół nich religia, ale to było wtedy, kiedy był Nike. Nie wiadomo, jaka jest ilość Nike'owych Yeezy, ale około 5000 i to wszystkich, które są. Ale to wydaje mi się, że to jest za mało, jeżeli chodzi o Nike dwójki. Ja bym obstawiał około 10000. No a tego macie około 100 na Europę, więc nie róbmy z tych butów tego, czym już nie są, bo kiedyś były, a w tym momencie to zwykłe buty do chodzenia. I tylko legenda dawnych Yeezy za nimi idzie, tak to nic. Napiszcie mi w takim razie na dole, czy pominęliście je, czy mieliście z nimi kłopot, czy oglądaliście live'a, co sądzicie o tym, że ludzie sprzedawali koszyki po 20 zł, co sądzicie w ogóle o sprzedaży koszyków, co sądzicie o tym, że wielu z ludzi mówi, że to koniec resellu, koniec Yeezy. Napiszcie mi wszystko, co sądzicie o tych butach, co sądzicie o tej premierze na dole. A my widzimy się na pewno już na kolejnej premierze tych Blue Tintów, tych Frozenów, takich trochę jak sopelek lodu, ja to nazywam. One są bardzo ładne. Ilość podobna odrobinkę, tylko mniejsza od tego, koło 70-80 tysięcy, więc znowu, wow, 4 godziny live. Dzięki za oglądanie, na dole sub, łapa w górę i co? No i teraz macie dwa filmy, które są przystosowane do was, więc jeśli nie oglądaliście, to zobaczcie.